Witajcie! Posiadanie luksusowego jachtu to synonim niezrównanego bogactwa, symbol statusu i ekstrawagancji, na które stać tylko najbogatszych ludzi świata. Takie statki zaczęły pojawiać się na początku XX wieku, kiedy to zamożni ludzie zaczęli zamawiać duże, prywatne jachty po prostu dla własnej przyjemności. Te piękne łodzie buduje się przy użyciu najnowszych technologii. Najdroższe jachty wykonuje się pod indywidualne wymagania właścicieli. Może to być wszystko, od lądowiska dla helikopterów czy ogromnego basenu na górnym pokładzie, po ekskluzywne materiały do dekoracji wnętrz warte miliony. W dzisiejszym wideo zobaczycie najbardziej niezwykłe, niesamowicie luksusowe i najdroższe superjachty z całego świata. Poznacie też jacht tak drogi, że dosłownie włosy stają dęba, a wszystko za sprawą ton metali szlachetnych i kości starożytnego tyranozaura. Seven Seas – 200 milionów dolarów. Ten superjacht zbudowała w 2010 roku firma Oceanco z Alblasserdam w Holandii. Seven Seas ma 86 metrów długości i wyporność brutto wynoszącą 2750 ton. W 2016 roku jacht przeszedł znaczną modernizację i teraz potrafi rozpędzić się do maksymalnej prędkości 20 węzłów, zaś prędkość przelotowa wynosi około 15 węzłów. Seven Seas może pomieścić do 14 osób w 7 kabinach i dodatkowo przewozić 23 członków załogi. Niestety jachtu obecnie nie można wynająć na prywatne potrzeby. Zapewne nie będziecie mogli przez to spać. Octopus – 200 milionów dolarów. To łódź jedyna w swoim rodzaju, choć prywatna, służy do prowadzenia badań naukowych, akcji ratowniczych i prac poszukiwawczych. Statek powstał w 2003 roku w Niemczech. Posiada duże biuro, boisko do koszykówki, studio nagrań, zewnętrzny bar z jacuzzi, 4 kabiny gościnne z wbudowanymi szafami, kabinę dziecięcą oraz 2 dedykowane kabiny dla lekarzy. Octopus wyposażono w 8 silników diesla o łącznej mocy 19 200 koni mechanicznych, które rozpędzają statek do maksymalnej prędkości 20 węzłów. Długość kadłuba to 126,2 metra, szerokość 21 metrów, wyporność 9932 tony. Octopus może pomieścić 26 osób i 56 członków załogi. Jacht posiada 2 lądowiska dla helikopterów na głównym pokładzie i 2 dodatkowe łodzie motorowe na rufie. Octopus ma również basen na górnym pokładzie i 2 łodzie podwodne, z których jedna może głęboko nurkować. Przygotowało ją Google Earth na potrzeby projektu Explore Earth. Jeden z najbardziej ekskluzywnych superjachtów na świecie, JAS, zadziwia od czasu jego premiery w 2011 roku i wprawia w zdumienie swoim wyjątkowym wyglądem. Wśród cech JAS przede wszystkim zwraca uwagę niespotykana wcześniej kompozytowa nadbudowa, gigantyczna przednia szyba z panoramicznym widokiem na główny pokład i nieco mniejsze przeszklenia na dolnym poziomie oraz w tylnej części kadłuba. Jacht ma wyjątkową historię i dlatego warto opowiedzieć o nim nieco bardziej szczegółowo. Projekt JAS rozpoczął się w 1981 roku, kiedy to 130-metrowy statek zwodowano w holenderskiej stoczni. Otrzymał nazwę Piet Hein i tak przyjęto go do Królewskiej Marynarki Wojennej Holandii. Przez ponad 2 dekady przebył setki mil i uczestniczył w kilku międzynarodowych misjach. Statek sprzedano następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie rozpoczął swoją przygodę jako część tamtejszych wojennych sił morskich w 1998 roku pod nazwą Al-Emarat. Służył do 2006 roku. Iskander Safa, prezes stoczni ADM, wspomina, jak okręt wojskowy zmienił się w superjacht. Klient do swojego pomysłu poszukiwał jachtu z kadłubem fregaty, którego z powodzeniem używała marynarka wojenna jego kraju. Chciał przeprowadzić całą przebudowę w Abu Dhabi. Jak później zrozumiał, zarówno sam klient, jak i ekipa remontowa, projekt przerodził się w znacznie bardziej złożony. Okazało się, że przebudowa nie była wcale krótsza niż budowa nowego jachtu. Podczas prac w Abu Dhabi zespół kierowany przez Johanna Valentina odkrył, że znaczna część kadłuba musi zostać wymieniona. Kadłub przyszłego jachtu JAS praktycznie całkowicie zdemontowano i przebudowano z użyciem włókna węglowego, aby uzyskać maksymalną wytrzymałość. Projektanci wydłużyli też rufę, która miała pomieścić basen oraz bar. Tym samym długość statku wzrosła do 141 metrów.
Na płytkich wodach jacht osiągnął prędkość maksymalną 29,9 węzła, co wydaje się naprawdę imponujące jak na tę długość jachtu. Dzięki wąskiemu kadłubowi i niskiemu oporowi jacht może osiągać wyższe prędkości przy mniejszej mocy silnika. Imponująca kabina właściciela, znajdująca się na dziobie górnego pokładu, ma ogromne półkoliste przeszklenia i wspaniałe panoramiczne widoki. Kolejną rzecz wyróżniającą superjacht stanowi druga kabina w kabinie właściciela, która zapewnia niezbędną prywatność podczas odpoczynku. Jednostkę wyposażono w automatycznie składaną platformę na rufie oraz lądowisko dla helikoptera, basen zewnętrzny, a także spa, garaż na małą łódkę, kilka dodatkowych łodzi i akcesoria do wodnych zabaw. Garaż ma specjalne drzwi z włókna węglowego, które służą zarówno jako zejście do wody, jak i platforma kąpielowa. Na JAS można zorganizować imprezę i zaprosić na nią 60 osób. Na pokładzie zainstalowano rozbudowany system rozrywki audiowizualnej i różnorodne gadżety, zaawansowany radar, komunikację satelitarną, sonar o dużej mocy, kamery monitorujące FLIR, systemy nawigacyjne i kamery o wysokiej rozdzielczości. Właściciel jachtu, członek rodziny królewskiej, Hamdan bin Zayed Emirates, ukrywa cenę jachtu, ale eksperci szacują, że to co najmniej 220 milionów dolarów. Al Mir Cup – 250 milionów dolarów. W momencie budowy w 2008 roku był to jeden z największych jachtów na świecie pod względem wielkości. Ma 133 metry długości. Uważa się go także za drugi najpiękniejszy jacht na świecie. Ten luksusowy statek posiada 10 apartamentów, które mogą pomieścić do 24 osób, każdy z prywatną łazienką, pokojem dziennym i dwuosobową sypialnią. Szczęśliwy właściciel, szejk Hamad bin Yassim, który przez kilka lat był premierem Kataru, ma dla siebie dwie sale VIP i 55 kabin dla członków załogi. Do głównych atrakcji superjachtu Al Mir Cup należy kino, solarium, basen oraz lądowisko dla helikopterów, a także bar na świeżym powietrzu, jacuzzi i szereg sprzętu do wodnych rozrywek. Azzam – 650 milionów dolarów. Azzam zamówił prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Khalif Al Nahyan. Jednostkę zbudowano 5 kwietnia 2003 roku. Według magazynu Superyacht Times 12 miesięcy projektowania Azzama i 3 lata jego budowy to absolutny rekord dla jachtu tej wielkości. Producenci chwalą się, że Azzam to najbardziej wyrafinowany jacht, jaki kiedykolwiek zbudowano. Ta 180-metrowa ekstrawagancka łódź to największy prywatny jacht na świecie. W ten sposób Eclipse Romana Abramowicza spadł na drugie miejsce, a na fotel lidera wróciła rodzina rządząca Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Rozmiary jachtu są niesamowite. Wyobraźcie sobie, 180 metrów to 2 boiska do piłki nożnej albo 12 wagonów kolejowych. Jednocześnie Azzam może bez problemu rozpędzić się do maksymalnej prędkości 30 węzłów, czyli około 55 km na godzinę. Statek zawdzięcza to dwóm turbinom o łącznej mocy 94 tysięcy koni mechanicznych, 4 jednostkom odrzutowym oraz silnikowi wysokoprężnemu z turbosprężarką o mocy 108,920 koni mechanicznych. Silnik nie należy do małych. Jego długość to 27,1 metra, wysokość 13,4 metra, a waga wynosi ponad 2300 ton. Pierwotnie tę jednostkę napędową w wersji 14-cylindrową opracowano dla kontenerowców. Dziś to największy na świecie tłokowy silnik spalinowy, który idealnie pasuje do 180-metrowego superjachtu, szerokiego na 20 metrów i z maksymalnym zanurzeniem wynoszącym 4,8 metra. Ile paliwa spala Azzam w ciągu dnia żeglugi? Zapewne tyle, ile samochodem spalimy przez pół życia. Nie ulega wątpliwości, że przy takich rozmiarach na pokładzie superjachtu nie brakuje miejsca, aby każdy był zadowolony. Nawet pokład główny nie ma sobie równych na całym świecie. Jego długość to 29 metrów, a szerokość 18 metrów. Wnętrze zaprojektował znany francuski projektant, nawiązując do stylu Empire, Christophe Leoni. Nawet międzynarodowe magazyny poświęcone żegludze nie mogą uzyskać dostępu do zdjęć ze środka. To pozwala tylko przypuszczać, że pomieszczenia wyglądają jak cesarskie sypialnie w Wersalu.
History Supreme – $4,5 miliarda. Ta cena nasuwa pytanie, czy jacht wykonano z czystego złota? W zasadzie można tak powiedzieć. Słynny brytyjski projektant Stuart Hughes to znany specjalista, który wdrożył wiele ekstrawaganckich urządzeń high-tech w realizacjach dla znanych osobowości. Jego ostatni opublikowany projekt o nazwie History Supreme przekracza wszelkie wyobrażenia. Ten skromny 30-metrowy jacht stworzono dla malezyjskiego biznesmena, który chciał pozostać incognito. Wiadomo, że statek kosztował $4,54 miliarda. Miliarda, czyli 9 zer. To ważne, by zrozumieć skalę realizacji. Rodzi się tutaj absolutnie najważniejsze pytanie. Jak można wydać tak ogromną kwotę na tak małą łódź? Skąd te kolosalne koszty? Ta oszałamiająca kwota to efekt złota i platyny użytych do budowy luksusowego jachtu. Na jachcie znajduje się co najmniej 10 tysięcy kilogramów tych metali szlachetnych. Pokrywają one całą łódź od kilu z grubą warstwą złota po jadalnie, pokład, poręcze, drabiny i kotwice. Twierdzi się również, że osie, stępki i kadłuba wykonano z czystego złota, co zgodnie z założeniem ma zapewniać niemal całkowitą ochronę przed korozją. Jedną z najbardziej wyróżniających się cech tego wspaniałego superjachtu stanowi jego główna sypialnia. Posiada ona specjalną ścianę wykonaną z kamienia meteorytowego i oryginalnych kości starożytnego tyranozaura. Ponadto 68 kg 24-karatowego złota zdobi panoramiczne akwarium ścienne w kabinie apartamentowej. Na pokładzie znajduje się również butelka likieru z niezwykle rzadkim 18,5-karatowym diamentem o wartości $45 milionów. Według nas właściciel jachtu albo zwariował, albo cała ta historia to fake angielskiego projektanta, stworzony ze zdjęć kupionych w internecie nie za $4,5 miliarda, ale za $450. Co o tym myślicie? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo było dla Was ciekawe, możecie je polubić. Do zobaczenia wkrótce!